Sezon studniówkowy w Tarnobrzegu powoli dobiega końca. Na jednym z najważniejszych balów w życiu, jako jedni z ostatnich, bawili się uczniowie tarnobrzeskiej budowlanki. Na studniówce, która miała miejsce w willi Anna w Wielowsi, bawili się uczniowie trzech klas: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Budownictwa i Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz Technikum Robót Wykończeniowych z aranżacją wnętrz. Mega ważny czas dla nich, to jest taka pierwsza poważna próba egzaminu dojrzałości. Obserwując przygotowania do tej studniówki, przygotowania Poloneza, śmiem twierdzić, że na pewno podołają i już taki można powiedzieć, że po tej dzisiejszej imprezie, po tym ich pierwszym poważnym wielkim balu, ten egzamin taki pierwszy mały dojrzałości na pewno zdadzą. Myślę, że to jedna z takich większych imprez przed maturą, którą powinniśmy się po prostu wybawić i dobrze się przygotować do tego dnia. Jest to bardzo ważne wydarzenie, do którego ja przygotowywałam się sporo czasu i psychicznie, i fizycznie. Także mam nadzieję, że będzie to niezapomniany bal i będziemy mieli co wspominać. Imprezę tradycyjnie rozpoczął Polonez, którego z zachwytem podziwiali pedagodzy oraz całe rodziny. Myślę, że młodzież dopięła swego, tym bardziej, że bardzo była zmobilizowana. Mieli troszkę kłód pod nogami, że tak powiem, ponieważ nie było nauczyciela, który by się podjął nauki Poloneza. Zrobili to we własnym zakresie. Jeździliśmy na salę, ćwiczyliśmy tego Poloneza, ale tak jak mówię, instruktorkami były uczennice naszej szkoły same. Szapoba, dzieci, ja oglądałam tego Poloneza. Myślę, że na możliwości uczennic bardzo, bardzo wysoki poziom. Z efektów zadowoleni byli i sami uczniowie, choć jak mówią, początki łatwe nie były. Nie obeszło się bez problemów, aczkolwiek mieliśmy wsparcie i nauczycieli, i rodziców. Bez nich by się to wszystko nie odbyło. Też chcemy im bardzo podziękować. Jak nauka Poloneza wam szła? No, Monika z Patrycją są bardzo dobrymi nauczycielkami. No, nie mieli już większych trudności. Może my byliśmy bardziej oporni, no ale było wszystko okej. Tak, ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z moich koleżanek i kolegów. Słuchali się, nie zawsze, ale nam się udało. Jestem bardzo z nich dumna i cieszę się, że nam wyszło. Uczniowie zespołu szkół nr 3, podobnie jak inni, swój pierwszy tak ważny bal zorganizowali w lokalu. Taka jest studniówkowa moda. Każdy czas ma swoje studniówki, prawda? Nie można tego zabronić młodzieży organizowania studniówek w lokalach. Natomiast jednak szkoła to było coś wspaniałego, to był nastrój, to było grono pedagogiczne prawie w 100%. Obecnie jest to już niestety coraz bardziej okrojone, ale na pewno obecna młodzież ma wielkie, wielkie, wielkie aspiracje tego, aby się dobrze bawić i ten czas pamiętać na całe swoje życie. A czego dzisiaj pan życzy młodzieży? Życzę im tego, żeby na drugi dzień nie bolała ich głowa, tylko nogi. Ja im przede wszystkim życzę, jak to mówię, połamania pióra na maturze, bo ona jest najważniejsza w tym momencie dla nich. Jesteśmy już po egzaminach zawodowych. Natomiast ja w życiu im życzę, żeby te przyjaźnie się utrzymały, żeby te kontakty, ci ludzie mimo wszystko zaowocowali kiedyś. Chociaż mówię, bywało różnie, bywało lepiej, gorzej, zmieniało się otoczenie, zmieniały się koleżanki, koledzy, ale tak jak mówię, żeby kiedyś w życiu mogli na siebie liczyć. Tej nocy nikt jednak nie myślał o zbliżającej się wielkimi krokami maturze i dalszych planach. Młodzież bawiła się na parkiecie do białego rana.